Dotarliśmy do domu. Mamy tutaj tego kitchen helpera. Musimy go rozpakować. Mikołaj pomoże, tak? Żeby zrobić dziurę. O! O, weszła ci ręka. Jest to bardzo wysokie. Bardzo. Ale tak, powiem ci, idealnie do blatu. No, chyba nawet wyższe. Wiesz, nie, wyższe nie jest. Ale gdybyś, bo mamy wysoki blat tutaj bardzo. Dziękuję. Z tamtej strony. No świetnie. To. A to po co? To jest tutaj do włożenia na dole. No ty tutaj wejdziesz? Chyba trzeba... Nie wiem, jak on tu będzie miał wysoko. Idziemy tu tam położyć? Tak, idziemy przymierzyć. Zobaczymy. O! Dasz radę tu wejść? No i wstań. Wydaje mi się, że trochę za wysoko. Nie, chyba w sam raz. Za wysoko. Lepiej, bo się może przekoprytnąć. Lepiej by było ten, ten poziom niżej do stołu. Dobra, to tam mam wsiadł trochę niżej. Będzie mu też łatwiej wchodzić. Teraz spróbuj wejść. Ło, to będzie super! I wysokość jest wystarczająca. No, popatrz się, ma. Idealnie. Wow! No teraz będziesz mógł z nami gotować. No. Dzisiaj będziesz robił z tatą pizzę. Co ty świetnie. Na to? Mimi ta. Co tam to? Co chcesz tam to? To. Czajnik? A po co ci czajnik? Tak. No czajnik nie. Mimi prezent. A, był prezent. Dobra, mama ci to przyniesie, to sobie go tutaj otworzysz, co? No, otworzysz sobie tutaj. Będzie super. No i zobacz, w środku tego prezentu. Bo jakieś stopy widzę. Co to za stopy? To są jakieś stopy. To jest jakaś kaczka? Pingwin? Proszę. To jest pingwin. Powiesz pingwin? Idzie pingwin. O, przytula się do mamy? Może przytuli się do Mikołaja? Tutaj. No, z takiego domku wyszedł. Może będzie jeździł łódkiem jakimś, co na to? Ja rzucę. Do żółtego? To możesz go tam zanieść. To możesz sobie zejść? Nie. No, tatuś ci to trochę dokręci. Już wiem gdzie, widzę. Tu gdzieś na dole, nie? Tu, tutaj się rusza. To nie powinno się ruszać. No, no to trzeba będzie ściągnąć i tak. To by trzeba było olejem pomalować najlepiej. Tak. Oj, spadł. To mogę odleć oleju tego staraz. Jak się siedzi? To by trzeba było to całe rozkręcić, zaolejować i wtedy skręcić. Tak. Już nie wiem, czy się aż tak przejmowałem, tak bym to pomalowała po prostu. A to jest karteczka. No to możemy, ale tym olejem, to jest ładny kolor. Dobra. A to wiesz, zawsze to będzie odporne na ten. To wymyję i tutaj przeszlifuję tą rurę. Bilet! Bilet? Do czego to jest bilet? Auto. Na auto to jest bilet, tata. Proszę, bilet. Dziękuję. No i fajne, bo ja widziałam mnóstwo tych kitchen helperów, takich wiesz, z jakimiś tutaj w ogóle drzwiczkami. Jakieś takie wykrojone, takie kształty wydziwaczałe. No, to jest najprostszy, jaki można zrobić chyba i super. No i super, że jest taki prosty, nie? Aha. I ten pomysł z tym przekładaniem tej deseczki jest super. Tak. Bo już myślałem o tym, że tam będzie trzeba coś rozkręcać i tak dalej, a to tak prosto rozwiązane rzeczy. No, ale to jest na pewno o wiele bardziej stabilniejsze niż krzesło. Nie. No i wiesz, też jest samodzielny, nie? Tak, i se sam wejdzie i super. Co robisz? No już kombinuję już. Schodzi, wychodzi, schodzi, wychodzi. Teraz może weźmiecie z tatą śrubokręt i dokręcicie. Sporo się to rusza, o tak ci powiem. Sporo, sporo. Za dużo, no. Sporo z tego czekaj, ruchu. Spróbujemy to położyć. Dobrze. Chyba, tutaj nie ma śruby. Nie ma śruby? Nie ma śruby, to nie może, ma imbusa. To tego. Może dlatego się tak to rusza. Tutaj też nie ma, nie dlaczego. Aha, bo to jest, ta poprzeczna. Poprzeczna. A żeby tą poprzeczną założyć, to musielibyśmy odkręcić to.
Ile śrub potrzebujemy? Tutaj mamy dwie, trzy. Czekaj, Mikoś, mam sprawdzić z drugiej strony. Trzy. To idę po śrubę, idę po śrubokręt. Będziemy wszystko dokręcać i musimy przylepić te filce z dołu. Pomożesz mi? Mhm, dobrze. Ja tutaj przykleję, a ty przyklejesz na tą drugą nóżkę. Wstań mi tu i popatrz. Ja tutaj przyklejam, widzisz takie coś. Tata tu jej przykleja, ty przyklejesz na tamtą nóżkę. O, tutaj już jest. I teraz przykleimy tutaj drugie. Proszę. Masz? No i tutaj przyklejmy. Na środku. Poczekaj, ciebie tu. Super. Jeszcze tutaj. Jeszcze dwa. Już odkleiłeś? Dobra. Czekaj. No, teraz. To ci tylko pomoże ułożyć, żeby było równo. Jest. Świetnie. I jeszcze jedno. Brawo. No, to też pomoże. Dobra. Jest. Taki. Już wystarczy. Już nie mamy więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie są, tak? Teraz możesz zrobić ja. No. Okay. Dziękuję. No, wkręcaj. Świetnie. Ekstra ci idzie. Super. Coraz niżej. No, teraz będzie coraz ciężej. Ale super ci idzie. Śrubę sam wkręciłeś. Całą prawie. Teraz tak silno musisz, tak mocno. Super. Oja. No, zostało. O. Okej, jest dobrze. Na maksa. Ekstra, Mikołaj. No jemu by się przydała taka drabinka, takie pogmatwane jakieś te mm-hmm. i on by był najszczęśliwszy, nie? A my byśmy co chwilę go opieprzali, że spadł. Mm-hmm. Jak wiecie, ja jestem na poście przerywanym. Mówiłam wam o tym na bieżąco w playliście Mama Chudnie oraz wydałam dla was e-book takiego poradnika na start. I bardzo często mnie pytacie, na czym polega ta dieta, wiecie, jak to wygląda, więc wszystko macie w tym poradniku, ale też lubicie takie inspiracje, co kupuję, jak gotuję i jakie śniadania, jak wyglądają, więc z racji, że byliśmy w Biedronce akurat dzisiaj, no to pokażę wam mniej więcej, jak wyglądają moje zakupy. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ większą część rzeczy mam w lodówce. Już wam mówię. Ryby, bo jutro planuję zrobić pstrąga, dzisiaj ma być pizza. Natomiast ryby bardzo ważne, aby jeść no minimum to dwa razy w tygodniu. Zastępować nimi mięso, bo mają o wiele więcej wartości odżywczych dla nas niż takie zwykłe mięso. Oczywiście mięso też tutaj mam, bo akurat była łopatka wieprzowa na promocji. I co wam tutaj zdradzam, taki tip. Mięso mielone w tacy jest o wiele droższe niż kupienie kawałka mięsa o tej samej wadze i zmielenie go samemu. Miałam akurat na promocji sałatę rzymską, więc od razu wzięłam taki sobie zapas. Ona pójdzie bardzo szybko, więc ja się nie martwię, że mi się tutaj popsuje. Wzięłam też fasolę jaś, bo chcę zrobić fasolkę po bretońsku. Tylko 3 kalorie i powiem wam, że to się zgadza. Pokazywałam wam już to w Biedronce, ale pokażę jeszcze raz, gdyby gdzieś tam mi coś umkło. I to jest jakaś galaretka. Takie dziwne to jest. Zaraz sobie to sprawdzimy, jak to smakuje. Wzięłam 3 smaki. Tutaj mamy mango, winogron i chyba litchi to jest. Nie wiem. A nie, brzoskwinia po prostu. Mozzarella wersji light. Mamy tutaj szynkę prosciutto, bo to do pizzy, ogórka, przecier pomidorowy, nektarynki. Ja kocham twarde nektarynki. No i teraz Mikołaj mi tutaj podsuwa, bo jak kupicie dwa różne owoce i warzywa, dostajecie taką siatkę w Biedronce, już mam drugą. Mamy tutaj jogurt naturalny i skyr. Próbujemy to? Jaki smak, kochanie, wybierasz?
winogron, tu jest mango albo brzoskwinia. Jaki sobie życzycie? Nie ma znaczenia dla mnie. Dobra, to weźmy tą brzoskwinię. Dobra, próbujemy. Popatrz, Mikołaj, takie coś. Oj. Niczym to nie pachnie. Włochaj. Co? Jak to, że to ma 3 kalorie, to ja muszę nagrać twoją minę. Spróbuj tego. Jest okropnie słodkie. No. A nie mus. Ile ma cukru? To ma tylko, kochanie, 3 kalorie. Przekąska. Zabiera substancje schłodzące. Erytrol. Na erytrolu. Mhm. Ale porządnie tego tutaj dawali. To jest taka galaretka. No. Ale powiem wam, że dla mnie to jest za słodkie. Dla mnie też. Za dużo. To jest słodsze niż cola. Mhm. Ale pokażę wam, jak to wygląda. O! O, właśnie. Jakieś dobre dupce, nie? Czyli... Nie, właśnie nie było. O, taka galaretka po prostu. Tylko słodzona tym. Zobaczymy, jak Mikołajowi. No erytrol, no to spoko, no nie? Guma gelan, guma ksantanowa, mączka chleba świętojańskiego, koncentrat soku brzoskwiniowego, przeciwutleniacz, skurkumy. No wygląda to. Schłodzić przed spożyciem. Nie chcesz? To jest taki mus. Proszę, tutaj masz swoje. No, a krzesełko już stabilne? Już tak, się nie rusza. Nie się rusza, znaczy dalej się rusza, ale no, bo nie... to jest wysokie, no nie? To już jest normalne. Tak. Ale fajnie, że można to przesuwać. I super, że to nie wystaje, jeszcze się nie pierdyknęłam, bo jak krzesło ma takie, wiecie, schodzące się, rozchodzące się nogi, tak jak na przykład krzesło z IKEA, tamto, no to non stop w niego kopiemy, a to jest fajne. Wieczór będzie pizzunia, a teraz na obiad krokieciki. Mam ci grzać barszcz, czy możesz zjeść bez barszczu? No już, tylko dokończę smażyć, dobra? Oj, Jezu, chłopaku! Możesz to zanieść? No, do musu. Dobry ten serek? Chyba tata musicie pokroić drugą mozzarellę. Chyba będziemy musieli, będziemy musieli pokroić drugą. Bo weszła, tak weszła, zeszła z góreczki. O tak, dobrze. No. Super. Tylko to by się ścisło jeszcze raz. O. Tak trzeba rozsmarować to. No masz. Tylko leciutko, leciutko. Delikatnie. Tak. Ciach, ciach, ciach. Super robisz, no.
Czekaj, rękaw ci podwinę, mnie utłucie. To dobrze, że nie. Tata to szybko rozsmaruje i będziemy posypywać serkiem. Ta mama, ta mama. Ta mama. Mimi nie ma czapy. No już nie. Tu. Dobrze, twoja czapa. I to odbierzemy. Ktoś musi być tu szefem. No. Tak. Miam. I teraz popatrz, Mikołaj, tatuś bierze i ty też sobie weźmiesz troszkę, troszkę i posyp. No. Super, wszędzie tutaj. Tu jeszcze nie ma, popatrz. No i super. Starczy, starczy, Mikołaj. Dobrze, tyle starczy. Mikołaj, coś ląduje na tej pizzy? No mało, będzie trzeba dokroić. Mikołaj, pokroimy mozzarellę. Super. No, to tak trzyma, ty krój. Już tak od góry, patrz. Tak. No fajnie mieć takich dwóch kucharzy. Nie powiem, że nie. Patrz, jak ładnie pokroił. Nie minęło. No idealnie. A to? Tego nie kroimy. A dasz mamie kawałek mozzarelli? Tylko odłóż nóż. Odłóż nóż? O. A, taki duży. Niam, 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 niam. To chyba muszę mieć cztery mozzarelle. Aha. No, masz. Równiutko, no. Tutaj, tutaj. Super. Świetnie poszło. Troszkę się przyjęło. Ale byliśmy tak pochłonięci. To możemy jeszcze dać. Bo tu mamy takie kawałki, to możemy gdzieś tutaj pomiędzy to mięso. Wiesz, pomiędzy kółka. Tutaj? Tutaj? A może nie rób z tego takiej wielkiej góry, tylko wiesz, podziel to. Tutaj? Dużo. No i super, kochanie. Mikołaj dał radę, tak? Super chłopczyk. Zrobimy drugą, posprzątamy i będziemy jeść, tak? To pomóż tatusiowi jeszcze posprzątać. Czas na najprzyjemniejszą część programu. Mama, bicha. Tak? Zaraz spróbuję twojej pizzy. To mój. Sam robiłeś? Czego nie ma? Nie ma tu. Tu? No bo tutaj masz, popatrz się. Popatrz. Ciach. Chcesz sam wziąć? No to weź. Nie. I wszystko gra? Wszystkie są? Mamy. No, tylko ta jest ciepła. Ciepła? Mamy. Dla mamy? Mhm. Tu dla mamy i taty. No, psy już też się uruchomiły. Ser się ciągnie, tak? Tata ma, mama ma, a Mikołaj tam ma. Tata ma, bicha. Mama usiądzie koło ciebie. Bicha. Ja. Salam. Salam. Ja.
Miam. Dobrze. Tata Mimi pycha. Mimi zrobił pycha pizzę, tak? Mmm, jaka dobra. Jusiu, zielone. Juda. Mhm, to teraz ty zrób am-am. Koło. Koło. Tak. Ja chyba trafię na ten kawałek, gdzie jest tak dużo przypadków. Ja też. Tylko zjedz najpierw jedzenie. Pyszną pizzę zrobiłeś, Mikołaj. Mamy. Dziękuję. Dobra. Łapkę da? O Jezus. Łapkę. Łapkę. Ale to gryź chociaż. Czemu nie gryziesz? Nie gryziesz. Tylko połykasz. Delektuj się, galeniosz.